Witajcie w nowym vlogu, witam się z rośliną. Dosyć ładnie się przyjęła, pomimo tego, że ja ją... że ja ją rozdzieliłam, te bulwy, ale chcę Wam pokazać odżywkę. Ja taką odżywkę kupowałam zawsze do storczyków i jest taka, ale tę dorwałam w Rossmanie. Odżywka do, już Wam czytam, odżywka witaminowa do roślin. No i dwie takie odżywki są tutaj, one sobie tak powolutku, wiecie, tutaj nakrapiają sobie w tę ziemię. No i do tego też włożyłam, ale nie wiem, czy nie jest za mały kwiatuszek do takiej odżywki. No a tak kilka dni już sobie tutaj powoli jest, no i może jakoś wspomoże go. No, a co mam jeszcze na parapecie? Tak przy okazji mięta, która gdzieś tam jeszcze żyje. Mały ananas i jak zwykle do picia woda kokosowa. A jeszcze co Wam chciałam pokazać? Zestaw mydełek, domowe mydełka, właściwie Michasi, ręczna robota. Nie wiem, czy mi wyjdzie. O, wyszło jedno misia i tutaj... To jest akurat w takiej kształcie, w takim kształcie gwiazdki. To są chyba jakieś płatki, nie wiem czego, ale dobra, nie będę tak tutaj. Tu jest truskawka, także tutaj, ale ładne to jest, taka mozaika, taki marmurek jak gdyby, w różnych kolorach. Bardzo fajnie to wyszło, a ja powiem Wam, że bardzo ładnie też to pachnie. Takie mydełka możecie przygotować samodzielnie w domu, oczywiście trzeba mieć odpowiednie składniki, na pewno glicerynę. Taką glicerynę specjalną do robienia mydełek, do tego jakieś dodatki, jakieś aromaty i foremki, najlepiej foremki właśnie silikonowe, bo wtedy super Wam to wychodzi bez żadnych problemów, nic się tam nie poprzykleja, bo papierowa absolutnie, a silikonowa jest właśnie na tyle dobra, że spokojnie Wam wyjdzie i nie zniekształci się. Ale jeszcze Wam powiem, że to jest bardzo fajny pomysł na różnego rodzaju prezenty. Jak ja kojarzę, Michasia w szkole mniej, ale w przedszkolu często robili tego typu takie robótki. A to były jakieś świeczki, takie świeczuszki ręcznie robione, albo mydełka. I przeważnie to kojarzę, że robili to w związku z dniem babci, dziadka, dniem matki, dniem ojca, właśnie jakimiś takimi wydarzeniami. No i to był wtedy fajny pomysł, fajny prezent wykonany przez dziecko. Cześć. A, cześć. Ja tu, cześć. To Marzena mówi, bo... I ja już kończę. A w związku z tym, że jak widzicie tego vloga, to gdzieś jest w okolicach Dnia Matki, to też można jeszcze... może zdążyć zrobić. To na przykład jest taki. O, ktoś dzwoni do Marka. Właśnie to mi się najbardziej podoba. A to i jest to. Też ładne takie, a co to, czemu to jest takie dwu? No bo na początku na to szybko jest... wystygło, bo to się dalej nie bo jednak była długa przeźroczysta chyba, nie? Tak? No, ale teraz, to się potem w tym zalało. Ale fajne, po prostu, a ten marmurek też mi się podoba. Ten marmurek. Aha, patrzcie jakie ładne. Piękne. Także ostatnio widzieliście we vlogu takie z żywicy były rzeczy, które robiła Michasia, a teraz mydełka. Marek, ktoś się dobija do ciebie. A mi się jeszcze przypomniało, jak jakiś czas temu, ileś tam lat też, bardzo popularne były tego typu mydełka, właśnie można było kupić na wagę w mydlarniach. O, a teraz jakoś, no też można, ale nie wiem, czy one są aż takie popularne. Ale są tak popularne? Nie wiem. Tylko wiecie co, to mydło ma jeden mankament według mnie, że ono jak się im takie używa codziennie, to ono się bardzo robi takie ciapowate potem. Wiesz co się dzieje? Wiem, taka maziaja. Masz światło zaświeci, od razu lepiej. Taka maziaja, a jeszcze Wam powiem, że na przykład my nie używamy tego typu mydełek. My mamy pompkę albo właśnie taki automat. Która się sami tak zacina. No, bo to już skończy się zbytnie. Na przykład zmywarka ostatnio już też. Też zmywarka. No zmywarka przecież... już się psuje, pralka się praktycznie zepsuła, a jeszcze, działa. Ale jest już bardzo hałaśliwa. Mikrofalówka. A mikrofalówka to już dawno się zepsuła. Dawna. Na szczęście piekarnik żeśmy wymienili, bo musieliśmy też. Lodówka też jest jeszcze dobra. Także powoli chyba nas to mieszkanie stąd... Wygania. Czy Wy widzicie ten bałagan w przedpokoju? Oczywiście te kartony Wam są znane, więc nic nowego. Chodzi mi dokładnie o ten, no, za przeproszeniem, syp, który tu został.
Już wam mówię, co się stało. A mianowicie, zamówiliśmy już niektóre sprzęty, tak jak było we wcześniejszym vlogu. No i wiecie, przychodzi do dostawa, sklep Euro RTV AGD, wszystko super. Pan mi dzwoni, że już za chwilę będą. Po czym pukanie do drzwi i pan mi mówi, że zrobił mi łaskę, że przyniósł mi do domu tą płytę. No wiecie, człowiek w pijak jest tak zaskakiwany nagle, że chyba nie płaciłem. No dobra, miły pan. I mam sobie zejść po całą resztę na dół. Aha. Dobra, idę. Przychodzę do domu, już trochę poddenerwowany, co się dzieje. Sprawdzam na zamówieniu, a co się okazuje? Że zapłacone wniesienie. Płyta została opłacona wniesienie, natomiast jeżeli chodzi o szufladę i łącznik nie zmywarki, tylko pralki i suszarki, nie zostało to opłacone z tego powodu, że na stronie nie ma możliwości opłacenia. Coś jest nie halo, dzwonię na infolinię. No i pani mi tam tłumaczy, że to są małe gabaryty, więc oni takiej opcji nie mają, bo to jako kurier zewnętrzny. Mówię, ale pani, kurier zewnętrzny przyniesie mi to pod same drzwi, na przykład DPD czy jakiś inny. No tak, ale oni tak nie mają. A co w kwestii tej płyty, z której wniesienie zapłaciłem? A no to oni to wyjaśnią. Czyli spójrzcie. Robicie sobie zakupy, myślicie, że wszystko przyjdzie ładnie do domu, pod drzwi, a tu się okazuje, że nagle musicie po to wszystko schodzić, pomimo tego, że na przykład zapłaciliście. Jak dla mnie to jest bardzo słabe, zresztą jutro mają na mieszkanie przyjechać kolejne sprzęty, to wam coś na pewno też nagramy. Ale jestem ciekawy, bo już u pani potwierdziłem, że wszystko będzie wniesione, bo wszystko jest opłacone. Oczywiście na początku pani przegapiła, że też opłaciłem pralkę. Także pralkę bym też musiał chyba sam wtaszczyć na górę, no ale wiecie, co to? Klient zapłacił i można go mieć w D, nie? Jak to? No zresztą życie. Tu jeszcze słuchajcie na dowód tego, że faktycznie piekarnik był opłacony 29 zł. No, tak jak mówiłem, szuflada i łącznik nie były opłacone wniesienie, ale dlatego, że takiej opcji nie było. To wam też pokażę. O, popatrzcie, jest tutaj koszyk. Wszystko ok. I nie mam możliwości zaznaczenia, żeby wnieść to do mieszkania. Mogę sobie ewentualnie oddać sprzęt. Albo mogę dać montaż tego sprzętu, no ale to czegoś nie kumam. Jak zakupię montaż... To co, panowie mi tego nie wniosą? Muszę sam to wnieść? To takie nie do końca zrozumiałe, no ale widzicie no. Ktoś zrobił błędy, a klient za to płaci, nie? A ja się teraz biorę za sprzątanie tego wszystkiego, bo to muszę jakoś ładnie zapakować, no bo widzicie, wyszarpane, wytargane, no i tyle. A teraz odsłona, proszę, tam sprzątający, ekipa sprzątająca. A co? Ktoś musi go sprzątać. No ho, ho, ho. A po co ty w ogóle sprzątasz? A to już widzowie wiedzą przecież. Tak? A wdepłać mi w to coś. Niemożliwe, ja sobie chodzę dookoła. Ale tu nie ma chyba wiesz czego, szufelki. No jejku, zmieć to na tak, wiesz, no na gdzie to? Na kubkę. Nie, słuchajcie, czekamy na sprzęty, ale oczywiście ja jak berety, jakby mogło być inaczej. Przecież już mówiłeś o tym. Nie, no to już wiecie. Ale chodzi o to, że dzisiaj przywożą tu na mieszkanie sprzęty? I dostałem maila, SMS-a wczoraj, że godzinę przed będą się ze mną kontaktować. No i jest telefon rano do domu, że oni za 20 minut będą. No. Ja mówię, no to możecie być, będziecie czekać. Także wiecie, no dobra, ale zwykle wyjdzie na to, że Marek narzeka, ale myślę, że każdy by narzekał, jakby musiał nagle, wiecie, się zerwać, bo już będą, no. Ja uważam, że powinno być tak. Nie wysyłam żadnego maila, żadnej informacji do dostawa między przykładowo godziną 10, 15, temat zamknięty, nie? Będą. A tu taka uprzejmość, godzinę przed cię poinformujemy, on ci dzwoni godzinę przed, że będzie za 20 minut. Bez sensu. Ja wam powiem tak, no dla nas, w naszym przypadku, moment sobie tutaj ustawię, w naszym przypadku jest to o tyle takie, no kłopotliwe jest to, fakt, ale może w takim sensie, że jesteśmy, że tak powiem, wolnym zawodem i w danym momencie możemy tu dotrzeć, ale też się nie teleportujemy. Musimy mieć ten czas, bo mamy jednak kawałek od miejsca, w którym teraz mieszkamy i po prostu jeżeli jest taka opcja, no to po prostu ją zaznaczamy, żeby no, na pewno zrobić sobie wygodę, ale też osobie, która dostarcza dane artykuły, żeby nie musiała tu czekać, albo sobie ustawić inaczej trasę i tak dalej. Także jak widzicie, w tym odcinku to jest... narzekania. Nie, może ja nie chciałam powiedzieć o narzekaniach. Co tam patrzysz? Nie, tryb błysku, coś ty włączyło. Ja nic nie włączyłam. Dobra. Naprawdę, Marek kupił nowy aparat i po prostu... Chyba mnie dobrze widzicie. A to, co chciałam powiedzieć, to
że ten odcinek to jest odcinek o sprzętach, które przychodzą. Oczywiście one pozostają w kartonach nadal. Tutaj jest zero mebla, zero podłogi, także no tu jeszcze jest daleko. Ale sprzęty już kupiliśmy, bo słuchajcie, korzystamy też z takich różnych promocji, jak są w sklepach jakieś promocje, no to z nich też korzystamy, bo i tak ten sprzęt trzeba kupić, a jeżeli jest okazja, żeby po prostu jakoś to zrobić trochę taniej. A tu w ogóle będziemy mieli, dzisiaj mamy dwie tury przyjazdu, bo teraz odbieramy sprzęty AGD, a potem przyjedziemy, bo przywiozą panele na podłogę. Zostawię mnie, nie widzę te panele razem. Nie, myślę, że tutaj AGD ustawimy, bo tu jest dobre miejsce. No, a panele no, to dużo. Dużo? Myślę, że w tamtym rogu damy, co? No, chyba tu będą panele. Też będą takie schowane, nie będzie to na przejściu, tak, nie? Dobra, także... No i proszę, sprzęty już są. Wszystko stoi, wszystko sprawdzone. Panowie tym razem byli naprawdę mili, o Marzenka tam z tyłu. No i widzisz, że chyba to zależy nie tyle od sklepu, co od ekipy dowożącej. No to ten sam sklep, nie? Ten sam sklep, słuchajcie, obsługa naprawdę zupełnie inna. Wszystko sprawdzone. Mikrowelam była bez wniesienia, bo to nawet mówiłem wczoraj, nie? Ale wielka! Nie, no wielki to jest karton. No, a panowie ale... wnieśli tak, i wszystko tu na miejscu rozpakował, no. Pralka i suszarka tu? No nie wiem, co gdzie jest. To jest pralka, chyba to jest suszarka. Tu jest mywarka, piekarnik i mikrowela. No to tu się ciasno robi, tu będą też panele? Przyjdą teraz? Nie, panele właśnie, bo słuchajcie, myśmy jechać do domu, ale dzwonił pan od paneli, że już jedzie i panele tutaj zagoszczą. Tak, za chwilę tu będą no panele leżały. O, wszystkie pokoje zagracone. No. A jak podłogę robić, to potem będzie trzeba to przenosić wszystko. Znaczy się, no potem trzeba będzie te wszystkie sprzęty stąd przenieść do gotowej łazienki. Jak będzie zrobiona, no to tam już mogą stać. Czy wszystko musi, wiecie, być takie pod względem tym, no. Logistycznym. Logistyka. Ale przecież trzeba kupić taki wózek do włożenia. No byłoby łatwiej. No jak ja tę pralkę potem będę suwał po tym? I uszkodzisz. A to jest myśl. 300 albo dwie, nie wiem ile. Tak? A się zawsze sprawdzimy przyda. Na Allegro. W Castoramie kupię. W Castoramie kupisz? Także widzicie, coś się ruszyło, ale najgorsze jest to, że to znowu wiecie, teraz będzie znowu... To było takie przyspieszenie i znowu wszystko wróci na swoje tryby. A jeszcze wam powiem tak, że plany wakacyjne, właśnie, plany wakacyjne, o, to ja bo, tak stanę, bo to nie wiem, czy się wyrobimy, żeby przed wakacjami, wątpię, bo mamy plany wakacyjne na lipiec i... Właśnie nie wiemy. Napiszcie mi w ogóle, jak wy z wakacjami, czy wasze plany jakoś ruszyły, czy planujecie coś, jakieś wyjazdy, czy raczej spontan, także jestem bardzo ciekawa, też piszcie. Dlatego właśnie tym się martwię, że znowu będzie przestój przez miesiąc, no ale to już jakby z naszej winy, znaczy z naszej winy. Ale to już będzie częściowo gotowe. Częściowo będzie gotowe. Znaczy nie, no, ja natomiast... zakładam, że będzie tylko potem kwestia mebli, ale to nie wiem, mogło no być właśnie, czarnej. Bo myśmy już wiele rzeczy zakładali, że miało być już na TikTok. No a jeszcze odnośnie, słuchajcie, wakacji i hoteli, to ja rezerwowałem hotel w Sopocie w styczniu jakoś, nie? To wiecie, było takie ryzykowne wtedy, bo nie wiadomo co będzie i jeszcze były stare ceny. Potem nagle powiedzieli, że ceny wszystkie poszły w górę, także tu zaoszczędziliśmy. Ale najgorsze jest to, że mamy do wykorzystania voucher z Zakopanego, który będzie miał rok w sierpniu. Albo dwa. Ty albo, nie no rok, no jak dwa? Tak? No rok, bo wtedy w sierpniu ten. I słuchajcie, najgorsze jest to, nie. Właśnie, słuchajcie, ten voucher jest od lutego tamtego roku. Tak, nie pojechaliśmy na ferie, nie no, byliśmy na ferie, po ferie przyjechaliśmy i się rozkręciła pandemia 2 lata temu. Aha, czyli na wakacje, aha, no czyli nie, czyli od sierpnia. Tak, bo mieliśmy w grudniu, wiecie co, ja się pogubiłem. W każdym razie mamy jeszcze voucher do Zakopanego i najgorsze jest to, że jak teraz zadzwonimy, to się okaże, że nie ma wolnych pokoi. No i ciekawe, co z tego będzie, nie? Ale to nie jest moje winy. Dobra, ktoś dzwoni, może przyjechał panelem. Nie, to Michasia dzwoni. O. Uwaga. Halo. A, spisz prąd, widzicie? Michaśka mi przypomniała, już spisałem prąd. No, no papa. Ona jest taka nasza czuwajka. Słuchajcie, bo myśmy tu już byli tyle razy i za każdym razem jedziemy spisać prąd. Nie, czyli nie prześwietli. Jedziemy spisać prąd. Co jesteśmy w domu, bo to prądu nie ma. A Michasia nad tym czuwa. Ona naprawdę pamięta takie rzeczy. Ona ma głowę do tego i... A ja bym znowu zapomniał. Sami widzieliście, dzwoni,
spisz, tata, prąd, bo my tutaj też musimy już za prąd płacimy, wiadomo, że tutaj się zużywa i trzeba opłaty uiszczać. Na razie płacimy więcej tych opłat stałych niż za prąd. Niż tak, ale dobra, także Michasia, przypominajka nasza taki, bo słuchajcie, czuwajka. Nasza ekipa akurat z prądu korzysta tylko tyle, żeby sobie kawę i herbatę zrobić, a sprzęty wszystkie swoje mają akumulatorowe. No, tak, akurat tak. Także on z prądu nie korzystają, no i światło jedynie, także prądu jest tyle, co nie wiem, co w ogóle. A dzisiaj jaka u nas pogoda? Wiecie, taka, do bani po prostu. Leje, pada, znaczy leje, pada, to samo, synonimy, ale jest zimno, nieprzyjemnie, mokro, po prostu. I wszystko dotarło. Marzena wynudzona jak rzadko kiedy. Nie, nie wynudzona, zmarznięta. Ale ja wam pokażę, jakie sobie zrobiła miejsce na wysiady. Proszę, jakie krzesełeczko. Elegancka podkładeczka. Oparcie wytarłaś kurtką. Co ja robiłam? Ogarniałam, wiecie, komentarze, odpowiedzi, zatwierdzenia różnych rzeczy i tak dalej. To pokażemy wam, jak to ostatecznie wszystko wygląda. Bo panele przyszły. Panele, nawet zgrabnie ułożone. Tu są listwy. Przypodłogowe. Mamy takie, listy są białe i one mają taki kształt bardziej opływowy. No żeby się kurzej zbierał. Żeby, bo teraz mamy taki kanciasty. Po prostu. Ale na fragmencie, ale to jest moja konstrukcja. A, konstrukcja Marka, a tu są panele. Czyli mamy zupełnie jakby inny. Teraz mamy ciemny, prawda? W tym starym mieszkaniu. A to jest dąb miodowy, o ile się nie mylę. Winylowe panele, bo już pyta, już właśnie a propos tego mojego tutaj marznięcia na balkonie, było pytanie o to, jakie panele wybraliśmy, bo ktoś tam remontuje. Właśnie to są panele winylowe, pierwszy raz je mamy, bo nie mieliśmy nigdy do czynienia z takimi panelami. Ja nie byłem przekonany na początku. Tak, ale jakoś tam czytaliśmy różne opinie, dopytywaliśmy. My mamy ogrzewanie podłogowe, także te panele tutaj podobno są dobre i się sprawdzą. Bo tu jeszcze ciągle dalej, popatrzcie, tu są kleje, wylewka. Tak, musi być podłoga wyrównana, bo faktycznie te panele tego wymagają. I klejone będą, nie? Nie będzie żadnego tam, jak to się mówi? Łączenia na klik. Na klik? Znaczy nie będzie pływająca, no. No w tym sensie, nie będzie to podłoga pływająca typu takiego, wiecie, że jest podkład i panel, tylko będzie klejenie. Także no zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo będziemy dopiero testować za jakiś czas, jak to wszystko będzie gotowe. A ja jeszcze tylko chciałem dodać, że odnośnie tych paneli, jak zasięgnąłem można ty rozśmieszać, wiecie, informacji. To tak, po pierwsze ich zaletą jest to, że są wodoodporne. Są. Są. Po drugie, bo wiecie, bo te panele, te co my teraz mamy, jak one się jakoś nazywają. No nie wiecie, te zwykłe, znaczy standardowe. No, to jest taki wiór i one jak wodą nasioną, to one puchną po prostu. Są też takie wodoodporne niby, ale to nie jest wodoodporne w 100%, tylko to jest, że są odporne na wilgoć, no. A te są w 100% wodoodporne. Fajne jest też, że jak się panela uszkodzi klejona, to można ją wyrwać i dać zupełnie nową przykleić i śladu nie ma. Jestem zadowolona, że wszystko dotarło, że dzisiaj jest dzień i to tak w sumie te dwa transporty szybko się tak zbiegły w prawie w jednym czasie, także no bardzo dobrze, bo perspektywa była taka, że będziemy tu do siedzieć 18. pół dnia, czyli praktycznie od 11 do 18, właściwie więcej niż pół. 13:20, patrz jak widać dobrze. Dobra, to jedziemy. Czas na krótki haul zakupowy. Ostatnio lubię chodzić do Aldika, mam taki dwa w jednym i spacer i zakupy, bo to dosyć kawałek od nas, a właściwie tam produkty z Aldika nawet mi przypasowały. Jedziemy po kolei. O, muszę przerwać, bo Marek idzie, otworzę mu drzwi. Dobra, drzwi otworzyłam, Marek chyba wzbogaci mój haul zakupowy, ale zaczynam od płynu do naczyń. My używamy płynu do naczyń. Też kupiłaś? Ja też kupiłem. Kupiłaś też? Ja w Aldiku. A ileś dał, zapłaciłam? Ojej, to jest taki zwykły z Aldika, nie wiem, 3 złote. No, a ja dałem za ten też 3 złote. Poczekajcie. Popatrzcie. Pur, taki duży, 3 złote. Gdzie? W Kauflandzie. No. No i się wydało. Ja chodzę Sparagi do Aldika, Marek chodzi do Kauflandu. Obiad. Dobra, zrobi haul. Proszę, wyciągaj. Ta. No bazylia widzę. Dla królików. No. Truskawki, boróweczki i malineczki. Aha, bo to jest w jednym pakowane. I na komary. O, widzicie, że u nas się komary pojawiły. Także to nie się przyda. No i tyle. I tyle. Dobra, to ja dokończę swój haul. Fajny haul, zielony taki. Ja wracam do swojego. Na obiad fileciki, szpinak baby. Taką surówkę kupiłam już gotową wiosenną. Zobaczymy, wypróbujemy. Taka kiełbaska z szynki. No właśnie można
zrobić z takiego grilla, w sensie elektrycznego. Feta. Skupiłam z myślą o zrobieniu właśnie takiego obiadu z fetą, czyli makaron, feta, pomidorki, jak już kiedyś Wam pokazywałam. Śmietana 12, ser taki mierzwiowy. Też go lubię, bo on jest taki, no, mega cieniutkie, ma plasterki. I tak jak mówiłam już kiedyś, z serem, to żółtym to tylko ja się przyjaźnię w tym domu. Masło, taki pasztet, czasami przyjdzie smak, wiecie, Wam powiem. Chociaż to, no, średnie, że tak powiem, jeżeli chodzi o skład, ale po prostu smakuje. Tutaj mam andruty kaliskie, dorwałam w Aldiku. Bardzo dobre. U nas jak się nazywają, Marek, te nasze? Oblaty. Oblaty. Ale są inne oblaty. Andruty kaliskie są takie jakby bardziej chrupkie. No smakują nam, także przyjechały z Kalisza do Chorzowa. Co ty jeszcze na słodko? A, wiecie co? Wspomnienie, nie wiem czy dzieciństwa, Marek. Kukułki? Kukułki. Takie karmelki właśnie nadziewane. Może dzieciństwo, nie? Kojarzysz wiem. Smak? No, kojarzę. No i tu mówię, ach, wezmę. Pietrucha, którą już rozczłonkowałam, bo wiadomo, dostały ją tamte panowie stworzenia. No i trzy ogórki. Ostatnio Michasia robi sobie taki napój. Woda, plasterki ogórka, lód i chyba cytryna, ale to nie wiem. I taki wypija sobie. Dobra, tyle z mojego holu, tyle z holu Marka. A Marek z Michasią będą wybierali się do... Fryzjera! Do fryzjera. Ale nie ze mną tym razem. Nie, tym razem Michasia będzie podcinała końcówki. Ostatnio była w tamtym roku. Rok temu? No. No, już masz chyba długie, nie? Pokaż. No to wreszcie, matko, ale bardzo się jej takie, no, zniszczyły. Dobrze, to dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Pamiętajcie, że już niedługo jest Dzień Matki. I oczywiście Dzień Dziecka.